Zderzenie czterech ciężarówek na A4. Zginął kierowca śląskie. Utrudnienia w ruchu na A4 po zderzeniu czterech ciężarówek. Zginął jeden z kierowców. Jeszcze 2 godziny mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 w rejonie Kleszczowa w powiecie gliwickim, gdzie nocą doszło do zderzenia czterech ciężarówek. Kierowca jednego z tirów zginął, inny został ranny, podała we wtorek rano policja i służby kryzysowe wojewody śląskiego. Po wypadku zablokowany został ruch w kierunku Wrocławia. Jak podało we wtorek rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, do wypadku doszło przed drugą w nocy na 294 km A4 na jezdni w kierunku Wrocławia. Rzecznik gliwickiej policji podinspektor Marek Słomski powiedział PAP, że w zdarzeniu uczestniczyły 4 ciężarówki. 2 z nich stały na poboczu, prawdopodobnie z powodu awarii, wtedy z nieznanych przyczyn wjechał w nie trzeci tir, Renault. Po uderzeniu ta nadjeżdżająca ciężarówka złożyła się, blokując pas ruchu. Wtedy uderzył w nią 4. samochód, Scania. To jego kierowca, 64-letni mężczyzna, podniósł śmierć. Ranny został też kierowca 2. ciężarówki, relacjonował policjant. Po wypadku ruch w kierunku Wrocławia został zablokowany, trzeba zebrać ładunek, który wypadł na jezdnię z tirów. Policja ocenia, że może to potrwać jeszcze około 2 godzin. Wyznaczono objazdy. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Według wstępnych informacji, ciężarówki zatrzymały się na poboczu z powodu awarii, były odpowiednio oznakowane.